Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Zed, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Clash Royale. Przed chwilą był live, w sumie nie aż tak przed chwilą, kilka godzin temu, jakieś 3-4 godzinki temu właśnie nagrywam ten odcinek po live, bo miałem jeszcze kilka ważnych rzeczy do załatwienia. Oczywiście dzisiaj dalej kontynuujemy nasz challenge z tego challenge'u na schronisko. I moi drodzy, tak, dzisiaj jak sami widzieliście po miniaturce, będziemy sobie grali dosyć ciekawym deckiem, w 100% stworzonym właśnie przeze mnie, ale też nie chcę się nawet chwalić, bo to każdy sobie może stworzyć deck, który jest dobry, ale ten akurat jest naprawdę, wyszedł mi całkiem spoko, ponieważ zrobiłem nim dwa razy z rzędu 12 winów na Classic Challenge, więc jest to już jakieś tam osiągnięcie. Może to nie jest wiadomo to, co na Grandach bym zrobił jakieś osiągnięcie, na przykład 9 winów czy coś takiego, bo już to jest osiągnięciem na Grandach, ale no 12 winów na klasiku, dwa razy z rzędu, to też nie jest najgorzej. Grałem ogólnie tym deckiem 3 razy, moi drodzy, klasiki, raz wygrałem. To znaczy raz wygrałem i 9 winów miałem i dwa razy właśnie 12, więc deck jest naprawdę bardzo fajny. Deck jest bardzo ciekawy, co naprawdę może się wydawać głupie w tym decku. Ten deck jest dziwny, tak? Jest bardzo dziwny, sami zresztą tutaj widzicie, ale zarazem jest też bardzo taki ciekawy. No sami zresztą się przekonacie, no rzeczywiście ten deck jest no taki, kurde, no można powiedzieć troszeczkę taki śmieszny nawet, ale jest, tak jak mówię, no naprawdę jest bardzo ciekawy i zaraz się sami przekonacie i no zaczynajmy, tak? Nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Jeszcze na live mi dropu właśnie Magical Chess, czego też się bardzo cieszyłem, nawet na live samym. Jeżeli ktoś nie wie, to są dwa razy dziennie live teraz i dwa razy odcinki w ciągu dnia. Jeżeli nie ma, to płacam 15 zł na schronisko. To już mówiłem w odcinku, jeżeli ktoś chce sobie dokładnie zobaczyć, to zapraszam. No i moi drodzy, lecimy z naszym deckiem. Dzisiaj zagramy około 3 walk. Przepraszam, troszeczkę się znowu rozgadałem na początku, ale wiecie, no czasami wstęp jest potrzebny, żeby później żeby później odcinek lepiej trwał i żeby tutaj, wiadomo, każdy wiedział, o co chodzi. Dobra, tutaj Hog Rider poleci, albo i nie. Myślałem, że Hog Rider jednak tutaj powinien wlecieć, ale tutaj kolega jednak zrezygnował chyba z tego i walnął nam X-Bowa. No dobra, oj, tutaj on ma na pewno, wiecie, jeżeli ma to, to ma, okej, okay, ale chociaż na tyle dobrze, że, o, tak jak mówię, no miał to, właśnie tego swojego Fireballa miał, no ale to na spokojnie, moi drodzy, zadał nam całkiem sporo obrażenia, bo jednak X-Bow zadaje spore, ale pamiętajmy, że ja mam jeszcze Golema, a na Golema to już troszeczkę ciężej tutaj koledze na pewno będzie. Dobrze, gramy Golemem, deck jest, tak jak mówię, no bardzo ciekawym deckiem i sami zresztą zobaczycie dlaczego. Ten deck troszeczkę też polega na elemencie zaskoczenia. Bo wiadomo, no w dzisiejszych czasach rzadko kto gra 3 muszkieterki, golem i jeszcze na dodatek lustro. To jest naprawdę rzadkie w dzisiejszych czasach, więc sami zresztą będziecie mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Gramy parcie, widzicie, już kolega nie wie, co się z nim dzieje, bo wystawiliśmy dziwną, naprawdę dziwnie troszeczkę tutaj wystawiliśmy. Okej, patrzcie, i teraz wystawiamy to. W takim razie tutaj już kolega jest dosyć fajnie niszczony przez nasze archerki. Zobaczcie, tutaj naprawdę dosyć fajnie tutaj udało nam się polecić. I sami zobaczcie, już teraz kolega ma lekkie problemy, sami zresztą widzicie. I już mu się dopchaliśmy do wieży. Straciliśmy też dużo eliksiru, on również stracił na to, żeby to wszystko wybronić. Tak więc jak najbardziej się tutaj cieszymy. Dwa razy golemy mieliśmy, coś wspaniałego. Naprawdę, jak najbardziej. Okej, tutaj damy golema. Kolejny golem, widzicie, ten golem w rotacji jest cały czas w obiegu, to jest naprawdę bardzo fajne, że on cały czas, moi drodzy, jest tutaj do użytku. O, teraz tutaj arołki wlecą, jednego goblina nie zabiją, ale to dla nas żaden problem jest, tym bardziej, że my dostawiamy sobie do tego archerki. Mogłem poczekać i wystawić kolektor, ale w sumie myślę, że zrobimy mu już presję i spuszujemy już mu tą wieżę. Mam nadzieję, że przynajmniej tak się stanie. Sami widzicie, że tutaj robimy naprawdę ogromną presję tym deckiem. Super właśnie jak na razie nam tutaj w miarę wychodzi. Zrobimy coś takiego, żeby o tak, moi drodzy, o tak, i teraz zrobimy w ten sposób. No niestety, właśnie Fireball jest dużą tutaj kontrą na ten deck, ale też sobie radzimy na spokojnie. Okej, tutaj X-Bow i, moi drodzy, robimy w ten sposób i robimy sobie arrowki. No i kolega z X-Bowem nie może za bardzo nic robić, bo ten deck, tak jak mówię, jest bardzo rotacyjny, jest bardzo taki skuteczny na wielu płaszczyznach, że tak to mogę określić, i tym deckiem też się dosyć przyjemnie gra, powiem wam szczerze. Okej, tutaj poleci zaraz Delok, no i patrzcie, leci Delok, no to my mamy odpowiedź kolego na to. Jeżeli poleciał Delok, to dla nas to jest naprawdę żaden problem. Patrzcie, Delok i kolejna kontra, i kolejny golem, widzicie, ten deck jest tak fajnie rotacyjny. Naprawdę, jeżeli byście troszeczkę tym deckiem pograli, to byście widzieli, o co mniej więcej w tym decku chodzi. Jest naprawdę taki dosyć skutecznym deckiem, naprawdę. Dobra, nie będę już gadał, jak on jest
skuteczny, tylko wam to może po prostu zaprezentuję. Lecimy dalej, moi drodzy. Już z góry mówię, że ten odcinek będzie krótszy, bo muszę jeszcze dzisiaj zrobić live'a jednego wieczornego, więc zanim to wiecie, to czy nagranie tego to jest bardzo mało czasu. Bądźmy szczerzy, nagrywanie odcinków to jest bardzo mało czasu. Jeżeli ktoś nagrywa i tylko montuje, jeżeli tylko nagrywa, a nie montuje, to jest dla niego to chwila moment, naprawdę nie ma prawie żadnego wysiłku, jeżeli chodzi o nagrywanie, tak? Ale jeżeli jest osoba, która jeszcze na dodatek, moi drodzy, te filmy później montuje po kilka godzin, to uwierzcie mi, że to jest ogromny problem. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę ogromny problem, bo te odcinki, jeżeli ktoś na przykład jeszcze nie ma takiego dobrego procesora, na przykład jak ja mam taki średni, może nie jest najgorszy, ale mam taki średni, taki, on chyba jest za 900-1000 zł, coś takiego w tym momencie, no nie jest najgorszy, ale wiecie, do montażu jest, no nie jest wystarczający do montażu, tyle powiem. I przez to, moi drodzy, mam troszeczkę utrudnioną pracę, bo dłużej to się renderuje i tak dalej. Gdybym ten odcinek trwał 25 minut, to rendering tego odcinka trwałby około 4 godzin, coś takiego, wiecie? Więc no tutaj jest rzeczywiście malutki problem, no ale też jak będziesz ten procesor, to będzie rzeczywiście zdecydowanie ciekawie. Okej, kolega tak gra, no spoko, dla mnie to nie ma naprawdę żadnego problemu, ja sobie to po prostu kontruję w ten sposób i już. Dobra, patrzcie, teraz sobie wystawiam coś takiego, on pewnie tutaj, a nawet nie musi dawać poisona, bo nic mu stąd nie doszło. No dobra, zagramy tak i sobie zagramy, moi drodzy, tak. No i patrzcie jak ładnie. No i patrzcie jak ładnie, teraz muszkieterki sobie wystawiamy. Mam nadzieję, że ona... Oj kurde, mogłem to lepiej zrobić. Ale dobra, też nie jest źle, ale mogłem troszeczkę lepiej zagrać, żeby mniej życia stracić. Ale też nie jest najgorzej. No nie denerwuj się, chłopaku. To tylko gra. Aczkolwiek bardzo dobra gra. Dobra, zrobimy tak. No i pięknie, spoko, obroniliśmy to, już myślałem, że nie uda nam się to obronić, tego obronić. Teraz poleci taran, lipa trochę, bo taran leci, a ja nie mam za bardzo jak tego kontrować. Ale poczekajmy na eliksir, naprawdę. Czy on ma fireballa? No już nawet nie pamiętam. Ja chyba muszkieterek jeszcze nie wystawiłem nawet, dobra. Teraz wystawiam, moi drodzy, po raz pierwszy. Oj, tutaj. Dobra, dajemy radę. Dajemy radę, więc nie jest najgorzej. Dobra, teraz sobie dam, myślę, tutaj golema. Nie, golem będzie słaby. Dobra, dam arrowki. No, w sumie aż tak dużo bym nie dostał, ale wiecie, jednak trochę by tych obrażeń było. Tym bardziej, że już mam bardzo mocno tą lewą stronę obitą, więc musimy na to naprawdę uważać. Okej, teraz... Oj, ładnie to zrobił. Ale poczekajcie jeszcze chwilę. No spokojnie, tutaj jeszcze mamy dosyć sporo czasu, żeby tego pana ograć. Mogłem troszeczkę to lepiej zagrać, ale chwila... O, tutaj, patrzcie. Aj, szkoda. Nie, niestety tej walki akurat nie wygramy. No gdybym może jakoś inaczej rotacyjnie to zagrał, wydaje mi się, że mogłem tą walkę wygrać, serio, mogłem tą walkę wygrać, ale po prostu, no, troszeczkę tutaj słabo zagrałem chyba w tym pojedynku akurat. Chyba tak, chyba zdecydowanie tutaj moje słabe zagranie. Mogłem więcej razy trzy muszkieterki wystawić i mogłem zdecydowanie więcej razy kolektor jeszcze dać, bo ten kolektor to rzeczywiście go mało raz dawałem i to jest... lekki problem, jeśli chodzi o ten kolektor, prawda? Więc, dobra, na spokojnie, myślę, że w tej walce się tutaj bardziej popiszę, bo w tej walce się nie popisałem, ale zresztą zobaczę sobie, a dobra, nie będę patrzył, ile ten koleś miał pucharów, w sumie, co mnie to interesuje. Trzeba wygrywać, a nie płakać, dobrze. Lecimy sobie dalej, moi drodzy, tutaj mamy, gramy z Navarro, no jakiś koleś dziwny, nie wiem. Dobra, damy sobie kolektor. No nie wiem, czy zaczniemy od kolektora w sumie. No moglibyśmy za... Oj, teraz już mamy problem. Zobaczcie, teraz mamy problem, bo lustro nam się nie trafiło, a w tym deku jest dosyć... Dobra, poczekajcie. Zrobimy sobie tutaj, walniemy, od razu wylecimy z golema. No, z golema myślę, od razu wylecimy i też nie będzie problemu. Gdyby nam się trafił właśnie szkieleton armii na luzie, byśmy to obronili, bo wtedy, patrzcie, szkieleton armii od razu lustro dajemy. No ale tak to jednak tutaj lekki problem był. I tutaj też jest lekki problem. Dobra. Zostawmy gościa. Zostawimy, zobaczymy jak to będzie. Okej. Ojojoj, znowu ciężki przeciwnik. Znowu ma inferno. No i niedobrze trochę, ale spokojnie. Dobra, kolejny kolektor. Zobaczymy jak on tutaj na to odpowie. Ice Spircik? No nie wiem w sumie, czy on by był taki aż taki dobry tutaj. Dobra, coś takiego sobie zrobimy. Okej, i ładnie, tutaj naprawdę gościa dosyć w dobry sposób ograliśmy, muszę wam powiedzieć. Dobra, archerki tutaj. Okej. Spoko. No i spoko, no on tutaj za dużo nie zada naszej wieży, więc jak najbardziej spoko. Tym bardziej, że teraz jesteśmy zdecydowani, może nie aż tak bardzo zdecydowani, ale troszeczkę na plusie jesteśmy. I przez to, że...
Okej, okay, teraz rozdzielimy te trzy muszkieterki. W sumie nie musiałem aż tak bardzo tego bronić, ale... Ale lepiej jednak, żebym to bronił, prawda? Dobra, teraz golema sobie wstawimy. Okej. Okay. No spoko, dużo tego eliksiru teraz stracił. Ja teraz będę miał okazję wystawić kolejnego golema, tylko będę musiał to jakoś bronić. Ale dobra, pamiętajcie, że mamy cały czas jeszcze ten kolektor i lekką przewagę eliksirową. Oj, teraz kolego... Zobaczymy co... No nie, nie będziemy tego kontrowali. Szkoda eliksiru, zdecydowanie jest szkoda. Zobaczcie, on teraz Inferno Dragona da na pewno. Okej. Okay. No spoko, to ja teraz daję tak, moi drodzy. Teraz daję Spiercika. I to będziemy kontrowali jakimś cudem. Może się uda jakoś w miarę sensownie to skontrować. Dobra, teraz Szkieleton Armii sobie dajemy. I tą bandytkę jeszcze zgarniamy. Zobaczcie, jak łatwo jeszcze tą bandytkę uda nam się tutaj zgarnąć. I teraz tak, ma koleś już będzie miał powierzch. Właśnie o to w tym deku chodzi. I teraz totalnie lecimy właśnie na jego prawą stronę. Tą wieżę powinniśmy już mieć, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. Oj nie, jednak nie będziemy jej mieli. Ale dobra, na luzie jeszcze. Patrzcie, puszyłem mu już mu lewą stronę. Zaraz mam nadzieję, że mu zgarniemy. Patrzcie, patrzcie jak jego lewa strona ucierpiała. Okej, okay, trzeba tak zrobić. Zrobimy w ten sposób. Rotacja, oj nie, przegraliśmy. Przegraliśmy, niestety, bo smoka ma. Aj, szkoda. Ale się smok przysał, ale zobaczcie jak mu mało na wieżach zostało. 28 i 600. No to jest po prostu, no, no tak szkoda, no tak przykro. Jaki wstyd, wiecie co, jaki wstyd. Prezentacja deku, a od razu przegrywamy. No nic, moi drodzy, w takim razie to było na tyle. Trzy walki miałem zagrać, więc trzy zagrałem. No nie poszło, nie poszło. Troszeczkę też te Baby Dragony bardzo tutaj, przepraszam, Inferno Dragony przeszkadzały. I sami widzieliście, jakie te walki były takie bliskie zwycięstwa, prawda? Takie bliskie, tak mało tutaj zabrakło i tak dalej. No ale no, no niestety, no czasami się przegrywa, tak? Jeszcze warto dodać, że na komputerze się zdecydowanie ciężej gra. I te placy, można powiedzieć, są takie bardziej sztywne, bo jednak te przeciągnięcia palcem, no i wiadomo, nieważne. Chodzi o to, że ten deck jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Zresztą sami mogliście to zauważyć. Spróbujcie sami też troszeczkę nim pograć, zdecydowanie naprawdę wam się to opłaci. Jeżeli macie ulepszone karty do poziomu właśnie turnamentowego, to jak najbardziej polecam i sobie nimi zagrajcie. W takim razie, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli nie, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę lub w dół. Sami to ocencie, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Odcinek troszeczkę krótszy, ale też mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście widzimy się już dzisiaj na live'ie, albo się widzieliśmy, w sumie nie wiem jeszcze. Dobra, widzimy się, moi drodzy, w kolejnych odcinkach z Clash Royale i nie tylko.